Programy, które prowadzę dla Kuchni Plus są puszczane od 10 lat w Rumunii, na Węgrzech, na Słowacji i w Czechach od niedawna. I co ciekawe, ja o tym do końca nie wiedziałem, do końca sobie z tego nie zdawałem sprawy, aż któregoś razu na lotnisku w Singapurze bodajże podbiegła do mnie grupa turystów mówiących po angielsku, że kochają mój program. Ja mówię, ale skąd? Przecież on nie jest tłumaczony na angielski. Mówię, jaki angielski? Mamy w Rumunii cały twój fan klub. No i później zacząłem się dowiadywać, że faktycznie tam mój program leci. Okazuje się, że mam tam bardzo dużo fanów. Również na Węgrzech. Ostatnio we Włoszech, jak byłem, to grupa turystów znowu z Węgier biegła i mówiła do mnie w jakimś dziwnym języku, bo jak wszyscy wiemy, no węgierski nie jest językiem zrozumiałem dla pozostałej części świata. Jak się okazało, też gotują z moich przepisów. Będąc w Krakowie na zdjęcia, spotkałem przemiłą rodzinę Czechów, którzy mówią, że wszystkie moje programy nagrywają. Więc ja myślę, że jest bardzo miło odbierany i to nie tylko moja zasługa, ale zasługa ekipy, która kręci ten program, bo postać Jakubiaka została stworzona jako postać takiego kumpla z sąsiedztwa i ja oczywiście wczułem się w tą rolę, ale tylko dzięki producentom, dzięki osobom zaangażowanym w ten program mogłem taką rolę też zbudować. I myślę, że ta rola jest jakoś tak w miarę lubiana przez ludzi.